Love is love. Siemaneczko! Podróże po chmurze zapraszają na finałowy odcinek naszej szkockiej przygody. Dziękujemy, że byliście z nami przez ten cały czas. Dziękujemy za wszystkie lajki i komentarze, jesteście wielcy. Wczorajszą noc spędziliśmy przy wodospadzie Meald na wyspie Skye. Chociaż wodospad to chyba za duże słowo. Tak powinno być, a tak jest. Niestety na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, ale nie tracimy optymizmu, wskakujemy do Forda i jedziemy zwiedzać tą drugą co do wielkości bajeczną szkocką wyspę. Co ciekawe, to właśnie tutaj znaleziono najwięcej szczątków i śladów dinozaurów w całej Szkocji. I podobno przy odpływie można je zobaczyć na plaży Ancoran, do której właśnie dotarliśmy. Sprawdźmy to! Jak sami widzicie, Ancoran Beach jest mocnym punktem kempingowym. Jest tu opór aut, opór namiotów. Na naszej miejscówce był tylko jeden namiot nasz i dwa busy, także chyba było troszkę lepiej. Sama plaża nie ma piasku, widzę, że tu są same kamienie, ale przez to można znaleźć ślady dinozaurów. Zaraz tutaj wskoczę na te kamienie i postaram się znaleźć je dla was. Pierwszy ślad tyranozaura jeleniusa. Jest dobrze, a może być tylko lepiej. Mamy kolejną kosteczkę. Też na pewno nie dinozaura, ale może dinozaur coś zjadł i została sama kość. A what is your favorite dinosaur? A T-Rex. T-Rex. Everybody loves T-Rex, innit? I love all of them. What is your favorite dinosaur? A Diplodocus. Okay. What about you? A Diplodocus. As well? Are they a tiny dinosaur? Look like? It was a Diplodocus. T-Rex is fire. My favorite one as well. So kids, enjoy your day. Bye bye. Bye bye. Dostaliśmy informację z pierwszej ręki, żeby trafić na tą część plaży Ancoran. Ze śladami dinozaurów trzeba podjechać 2 czy 3 minutki dalej. Jest tutaj parking na szczycie góry. No i schodzimy szukać ich. Wydawałoby się, że jest odpływ, ale na razie jeszcze nic nie znaleźliśmy. Szukamy dalej. Szkoda, że nie są tak ułożone, tylko trzeba chodzić i znaleźć. A jestem w takich dziadowych adidasach, że chyba będę mieć teraz całe buty mokre. No nic, idę szukać. Bartek szuka z drugiej strony. Po 20 minutach szukania znaleźliśmy coś, co najbardziej przypomina stopę dinozaura. Ale nią nie jest. Palce, stopa. Także co, pozostaje nam zaufać archeologom, że faktycznie tutaj są ślady dinozaurów, a my lecimy dalej. Jedziemy! Quirang przed nami! Quirang. Wybieramy się na mały hiking. Lub powinien zająć około 2 godzin. No i po raz kolejny na wyspie Skye. Już wiemy, że trzeba się na to przygotować. Każdy parking jest płatny. Wszędzie. Wszędzie. A w dodatku nawet nie ma kosza na śmieci, nie ma toalety, nie ma nic. Także NC500 polecam 100 razy bardziej niż Isle of Skye. Choć no, widoki tu są piękne, też warto. Ale tam jest lepiej. Mniej komercyjnie. Thank you.
Może i za parking trzeba płacić, ale patrzcie, co tu się dzieje. Coraz bardziej zaczynamy rozumieć, dlaczego Sky nazywane jest bajkową wyspą, a 7-kilometrowy spacer o nazwie Quirang Walk to obowiązek. Niesamowite formacje skalne i widok na ocean. Po prostu wow! Na wyspę Skye, albo będziecie zamierzali zrobić trasę NC500 lub po prostu będziecie w Szkocji, to polecam obowiązkowo przyjechać w to miejsce, tutaj w góry, w Quirang. Jest ślicznie, jest taka różnorodność krajobrazów, są takie ostre skały jak na Old Man of Stor, nie wiem czy ze mną widać. Są takie po prostu różne gatunki roślin, tutaj taki meszek, tam taki inny, tam jeszcze inny. Różne rodzaje paprotek, mnóstwo kolorowych kwiatów, te skały są szaro, białe, porośnięte mchami dookoła, na nich jest pełno kwiatuszków, wygląda to tak bajkowo i nieziemsko. Można się poczuć jak po prostu na innej planecie. Nie ma dookoła nikogo, bardzo mało ludzi, w tych mniej komercyjnych miejscach oczywiście. Wiadomo, że w Portree było mnóstwo ludzi, bo to takie miasteczko. Ale jest cudownie, naprawdę. I jedyne co tutaj mamy, te dzikie zwierzątka. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Jest pięknie, kocham życie. Po małych problemach związanych z nieodznaczonym szlakiem znaleźliśmy drogę. Musieliśmy oczywiście nadrobić, bo jak to by było inaczej? Pewnie z godzinę więcej szliśmy, ale nie przejmujemy się, znaleźliśmy drogę, idziemy dalej. Dokładnie. Oby bez lub skończone. Ale hiking polecamy. Pierwsza klasa, no, ekstra. I pamiętajcie o dobrych butach, bo chodzi się tutaj tak, jakby się wracało z dobrego melanżu. Z prawej do lewej, bo są tak pozalewane ścieżki. Ale miejscami suche jak pieprz. Miejscówka, jak widzicie, jest dość oblegana. My tutaj przyjechaliśmy około godziny 9. I mieliśmy pełno miejsca, a teraz jest godzina 13 i ludzie parkują już tam nawet dalej na drodze. Że warto sobie tutaj przyjechać w porę. My zrobiliśmy tego lupę tak w ponad 3 godziny, także myślę, że 4 godziny bym sobie tutaj na to miejsce zostawiła z pewnością. Żeby to sobie fajnie przejść. I niektóre podejścia są takie dość wymagające, jest stromo, można się zmęczyć, możecie chcieć odpocząć, także 4 godzinki.
Glen to miniaturowe osuwisko, bardzo przypominające Quirang, zlokalizowane w Trotterneach Belnacock powyżej miasteczka Uig. Droga ciągnie się wokół trawiastych wzgórz o okrągłych szczytach z lochami u podnóż, czyli szkockimi jeziorami. Miejsce to zawdzięcza swoją nazwę nietypowej lokalizacji i nie ma tutaj jakichś legend, baśni, które można by prześledzić odnośnie wróżek. Po prostu dzięki tej lokalizacji nazwano to Fairy Glen, bo wygląda to jak w bajce. Jedno z tutejszych wzgórz, które możecie zobaczyć tuż za mną, to nienaruszona skała bazaltowa, która z daleka przypomina ruinę jakiegoś zamku, w związku z tym nazwano ją zamkiem Evan. Na tą skałę można się wspiąć, a za nią znajduje się jaskinia i ponoć, jeżeli wbijesz monetę w szczelinę w jaskini, to przyniesie ci to szczęście. Również tutaj, jeszcze tego nie widzieliśmy, w którymś miejscu ludzie zaczęli układać kamienie w spirale, co jest nienaturalnym tutaj zjawiskiem i miejscowi je rozrzucają. Ludzie to tworzą bardziej komercyjnie i twierdzą, że jak będą po prostu układać je w spirale i dochodzić do końca tego labiryntu, to zostawią tam monetę w różce jako ofiara i zadzieje się magia. Nic takiego nigdy nie było tutaj, żadnych takich wierzeń, miejscowi tak mu zaprzeczają. Kraina jest super. Najbardziej żal mi, że Bartkowi rozładowały się wszystkie baterie w dronie i nie może tylko nagrać z góry, żeby wam pokazać, jak to jest pięknie. Z wysokości byłoby to najlepsze. Te stożki, te wszystkie góry wyglądają jak takie stożki porośnięte taką piękną, zieloną trawką. Jest po prostu ekstra. Wieje ciepły wiaterek. Piękny dzień. Na Dunvegan Castle. Właśnie jesteśmy w miasteczku Uig. Za mną znajduje się chyba taka jedna z główniejszych atrakcji tutaj. Wieża miejska, która troszeczkę przypomina beczułkę. No a my kierujemy się dalej na zachód. Dunvegan Castle. Jest to najstarszy zamieszkały zamek w Szkocji. Zamieszkały jest przez pokolenie MacLeodenów od ponad 800 lat. Mieszkało tu 30 generacji. Wstęp na zamek to 14 funtów. Można wyjść na same ogrody za 12 funtów. Chcieliśmy sprawdzić, czy cena jest warta i słyszeliśmy wiele opinii, że jest to po prostu przeceniona atrakcja. Ale niestety 15 minut temu zamknęli, bo jest czynny tylko do 17.30, czyli troszkę się spóźniliśmy, więc niestety nie pokażemy wam ogrodów, ale wrzucimy wam tu takie zdjęcie, żebyście chociaż mogli mieć obraz tego po prostu i jak będziecie mieć możliwość, będziecie mogli sami sprawdzić. A tymczasem, skoro nie możemy wejść tu, wybieramy się na atrakcję, która na 100% będzie otwarta i jedziemy na najdalej wysunięty punkt na zachód, na Isle of Skye i będziemy starali się zobaczyć Nest Point, tamtejszą latarnię morską. Thank you.
Siemaneczko, dzień 10. Wczorajszy dzień skończyliśmy pod Nest Point, gdzie dojechaliśmy z samego wieczoru. Zrobiliśmy szoty z tego klifu, tak jak sami widzieliście. Pod latarnię wczoraj nam się nie udało podejść, bo pogoda była tragiczna. Musieliśmy spać w Fordzie, bo pogoda była tragiczna. Obudziliśmy się rano, pogoda jest tragiczna. Także chyba latarnię sobie już odpuścimy i jedziemy na Ferry Pulsy. I to będzie nasz ostatni punkt na wyspie Skye. Powoli wracamy do domu, ale jeszcze trochę się będzie działo. Właśnie podjechaliśmy pod baseny Fairy Pools, czyli baseny wróżek. Miejsce to swoją nazwę zawdzięcza po prostu wspaniałej lokalizacji. Nie ma żadnych baśni ani legend, które będziemy mogli sprawdzić, ale podobno jest tak bajkowo, że nawet wróżki by się tu wykąpały, także idziemy to sprawdzić. Auto zaparkowaliśmy na parkingu tutaj obok. Idzie się z parkingu podobno bez żadnych przystanków. 45 minut. Ale ludzie polecają przeznaczyć sobie około godzinkę 30, no bo tyle czasu jeszcze nam będzie potrzebne, żeby sobie zrobić jakieś zdjęcia i ogólnie się tym nacieszyć. Także idziemy eksplorować. Podsumowując Ferry Pools, miejsce jak najbardziej godne polecenia. Nasza sugestia jest przyjechać tu jak najwcześniej, jak się da. My przyjechaliśmy tutaj o 9, już parking był pełny, ludzi było pełno, ale co się dziwić, sami jesteśmy turystami normalnie, a jesteśmy zachwyceni tym miejscem. Tak jak Aśka mówiła, polecamy wziąć ręczniki, jakieś kąpielówki, żeby zaczerpnąć kąpieli w tych pięknych, krystalicznych źródłach i cieszyć się tym widokiem i tym wszystkim. My tymczasem opuszczamy już wyspę Skye, kierujemy się powoli do domu. Następnym punktem, który będziemy chcieli Wam pokazać, jest wiadukt kolejowy, przy którym kręcono Harry'ego Pottera. Na pewno go kojarzycie. Mam nadzieję, że go znajdziemy i pokażemy Wam parę ujęć. My wskakujemy do Forda i 5 godzin jazdy przed nami.
jesteśmy żadnymi fanami Harry'ego Pottera, to podjechaliśmy przejechać ten Glenfinnan wiadukt. Wygląda ogromnie i zaraz wam go pokażemy. Ludzi, tu jest opór. Wygląda na to, że wszyscy fani Harry'ego Pottera ściągają zobaczyć stary wiadukt. Na wprost od parkingu po lewej stronie jest znak, że jest punkt widokowy na wiadukt. Także idziemy zobaczyć. Coraz lepiej go widzimy. Myślę, że wszyscy fani Harry'ego Pottera doskonale zdają sobie sprawę z tego, w którym miejscu właśnie jesteśmy. A mianowicie za mną znajduje się Glenfinnan wiadukt, zwany również wiaduktem Harry'ego Pottera. Wiadukt zbudowany jest z 21 przęseł, każdy po 15 metrów długości, a najwyższy z nich ma 30 metrów wysokości, co daje nam łącznie ponad 300 metrów wiaduktu. Można tutaj zobaczyć 3 albo 4 razy dziennie, jak przejeżdża pociąg parowy, który po prostu jedzie do Fort William i z Fort William wraca z powrotem. Wtedy to miejsce jest oblegane przez tłumy ludzi. My się nie załapaliśmy, może i lepiej, bo pewnie byśmy stąd już nie wyjechali. Glenfinnan wiadukt został skonstruowany i wybudowany w latach 1897-1901 i dopiero od czasów, kiedy powstała powieść Harry'ego Pottera, tak naprawdę stał się jakąś taką atrakcją w Szkocji. Również ten wiadukt znajduje się na niektórych banknotach 10-funtowych wydanych przez szkocki bank. No co ja wam będę mówił, wiadukt jak wiadukt. Może troszkę starszy niż zwykle, sami ocencie. Jednych to jara bardzo, innych mniej. Ja jestem w tej drugiej grupie. Lecimy do Forda i jedziemy do Birmingham. I can hurt you like you hurt me too. Z tej strony Aśka. Nasza szkocka seria dobiegła już niestety do końca. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Dajcie proszę znać w komentarzach, które miejscówki podobały wam się najbardziej. A tymczasem, nie przedłużając odcinka, przechodzimy do losowania nagród. Jak pamiętacie, do wygrania mamy magnes ze Szkocji, kolejny magnes ze Szkocji z John O'Groats, no i oczywiście mamy jeszcze podziękowanie dla Ani, jak wspominaliśmy, czyli magnes z naszej ulubionej miejscówki w Anglii, z Lake District. Dzięki Ania za piękne komentarzyki pod naszymi filmami. No to przechodzimy do losowania zwycięzców. Nie patrzę. Przygody Starskiego! Dzięki Starski za udział w konkursie. Pierwszy magnesik leci do ciebie. Szkocja będzie w drodze. A kolejny magnes leci do... Ciach. Rozwijamy. Assassin. Nie wiem, Assassin, jak masz na imię? Ani na nazwisko? Odezwij się do nas, tutaj na adres poniżej. Ty, Starski, też jesteśmy z tobą w kontakcie, czy na Messengerze, czy też się odezwij do nas na adres e-mail, żeby wysłać do was wasze nagrody. Dzięki, trzymajcie się, cześć!